Dobry wieczór Państwu, Paulina Bilińska, witam i zapraszam na program Republika Wieczór. A oto co dziś w programie. Rządy Niemiec i Francji mają już chyba zbyt wielu nielegalnych imigrantów u siebie i szukają sposobów, by zachęcić ich do przeprowadzki. Dzięki wyrównywaniu wysokości zasiłków we wszystkich krajach wspólnoty Polska stanie się atrakcyjniejsza dla przybyszów, ale koszty utrzymania ich spadną na barki polskich podatników. Polacy mają płacić na nielegalnych imigrantów, a równolegle odbiera im się należne pieniądze. Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent nie będzie imponująca. Świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 7%, to o prawie połowę mniej niż przy tegorocznej waloryzacji, którą przygotowało jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Polskim służbom uciekło troje sabotażystów pracujących dla Rosji. W grudniu lubelski sąd skazał ich na kary więzienia, jednocześnie wypuszczając z aresztu tymczasowego. Dwóch mężczyzn i kobieta nie wróciło już za kratki. Przeciwnie, zniknęli z oczu służb i słuch o nich zaginął. Europa od 10 lat jest zalewana falą nielegalnej migracji. Jak Unia Europejska radzi sobie z tym kryzysem? Tworzy przepisy, które zwiększą nielegalną migrację. Imigranci mają dostawać warunki pobytu i socjal znacznie wyższe niż obywatele danego kraju i to na koszt tych obywateli. O czym ze Zgorzelca opowie nasz reporter Janusz Rzeczkowski. Takiego scenariusza, zrównania świadczeń socjalnych na terenie Unii Europejskiej, obawiają się mieszkańcy Zgorzelca, ale również innych miejscowości pasa przygranicznego. Chodzi o różnice w cenach. W Polsce jest dużo taniej niż w Niemczech. Można to sprawdzić wchodząc do pierwszego lepszego sklepu w Zgorzelcu. Bardzo często słychać w nim język niemiecki, bo Niemcy z Görlitz przychodzą i robią tu zakupy. Więc jeśli dojdzie do zrównania świadczeń socjalnych, to migranci, którzy dziś przebywają za naszą zachodnią granicą, zaczną szukać szczęścia również w Polsce. Szukać szczęścia ze wszystkimi tego konsekwencjami, których dowodów mamy aż nadto na różnego rodzaju filmach czy policyjnych statystykach. Eurokraci przekonują, że ich kolejna dyrektywa zatrzyma migrację wewnątrz wspólnoty. Powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób. Unijna dyrektywa 1346 weszła w życie już 14 maja bieżącego roku. Na jej mocy świadczenia socjalne dla nielegalnych migrantów mają być zrównane we wszystkich państwach członkowskich. To znaczy, że migranci, którzy trafią do Polski, będą mieli większe świadczenia niż Polacy. A to wszystko z naszych podatków. Jest to zachęta dla tych wszystkich migrantów, którzy w sposób nielegalny będą chcieli dostawać się do Europy, ponieważ oni, a zwłaszcza te grupy przemytnicze, doskonale będą to reklamowały. Pojawia się coraz więcej niepokojących informacji w sprawie nielegalnych migrantów. Portal Hojna24 dotarł do szokujących zdjęć. Widać na nich, jak niemieccy policjanci wwożą do Polski nielegalnych migrantów. Z relacji naszych świadków wynika, że to były osoby pochodzenia bliskowschodniego, tak wyglądały. Wypakowano tych ludzi, zostawiono ich, radiowóz odjeżdża. Strona rządowa przekonuje, że był to jednorazowy incydent. Już dzisiaj wiemy, że to nie był jedyny taki przypadek. Otrzymuję informacje od wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego, również od osób, które zajmują się uchodźcami. Między innymi na przejściu granicznym w Rosówku miało dojść już dwukrotnie do podobnych sytuacji. W sieci pojawia się coraz więcej niepokojących nagrań dokumentujących napływ migrantów do Polski oraz ich agresywne zachowanie. W związku z tym radny przygranicznej gminy Dobra wysłał do pani wójt interpelację. Zapytałem, czy w momencie od czasu, kiedy objęła swoją funkcję, wpływało jakieś oficjalne zapytanie, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, czy być może od jakichś innych instytucji, w sprawie czy pustostanów, czy też jakichś miejsc, które mogłyby być przeznaczone na miejsce ulokowania migrantów. I już podczas rozmowy telefonicznej otrzymałem potwierdzenie, że takowe zapytania były. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Już wcześniej informowaliśmy o piśmie wojewody podlaskiego, który szukał kwater dla migrantów. W roku 2026 w życie wchodzi pakt migracyjny, na mocy którego państwa członkowskie mają uczestniczyć w obowiązkowej relokacji migrantów, bądź mają płacić kilkadziesiąt tysięcy euro za każdego nieprzyjętego przybysza. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego.
W związku z coraz nowszymi niepokojącymi informacjami politycy Zjednoczonej Prawicy rozpoczęli kontrole poselskie. Poseł Dariusz Matecki rozmawiał z niemieckimi policjantami, którzy wprost przyznali się do wysyłania migrantów do Polski. Przed udzieleniem odpowiedzi, co jest ważne, zadzwonili do swoich przełożonych, ci zadzwonili do Berlina, czy w ogóle mogą udzielić takiej odpowiedzi. I w trybie właściwie natychmiastowym udzielono im takiej zgody. Jaka była odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że trwają pushbacki z Niemiec do Polski. W dniu wyborów parlamentarnych odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przyjmowania migrantów. Donald Tusk i jego obóz polityczny wprost zniechęcał do udziału w nim. Z uwagi na te działania plebiscyt nie osiągnął 50% frekwencji i nie był wiążący. Polska w ten sposób straciła silny argument na arenie europejskiej. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Z tych informacji wynika, że nielegalni imigranci w Polsce mają być jeszcze finansowani przez Polaków. W tej sprawie nie gryzł się w język Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości w programie Gość Dzisiaj Danuty Choleckiej. To znaczy, że socjal będą musieli mieć porównywalny do tego w Niemczech czy we Francji, tak? Czyli pakt migracyjny wchodzi już w użycie. Donald Tusk mówił, że Polska będzie korzystać z paktu migracyjnego. Okazuje się, że 14. emerytura będzie niższa, no bo musi Donald Tusk wygospodarować pieniądze dla migrantów, nielegalnych migrantów, którzy będą przesyłani do Polski, a więc mamy do czynienia z piekłem, które Tusk i jego ekipa robią Polaków. Piekło, dlatego to jest dobre określenie, bo pokazuje, co się dzieje na zachodzie Europy, w miastach, do których policja nie wchodzi, w dzielnicach tych miast, ze względu na to, że są opanowane przez migrantów, zamachy terrorystyczne, napaści, to wszystko, co jest zmorą, koszmarem mieszkańców zachodu Europy, to nam funduje Donald Tusk i koalicja 13 grudnia w Polsce. Koszty dla Polski i Polaków będą kolosalne, ale przy okazji okazało się, że pod rządami Donalda Tuska nasz kraj przestał być podmiotem europejskiej polityki, a stał się przedmiotem. Mówili o tym goście programu W Punkt Katarzyny Gujskiej. Polska i nasi obywatele są niejako więźniami, ofiarami kalendarza wyborczego w Niemczech. W drugiej połowie przyszłego roku odbędą się wybory do Bundestagu. Jak wiemy doskonale, partia, taka jednoznacznie antyimigrancka partia AfD, odniosła bardzo duży sukces w wyborach europejskich, zajęła drugie miejsce, wygrywając z wszystkimi partiami, które dzisiaj rządzą w Niemczech, wygrywając między innymi z partią Olafa Scholza, socjaldemokracją. W związku z tym natychmiast mamy reakcję niemieckich polityków. Oni zrobią wszystko, żeby pozbyć się tego problemu związanego z rosnącą nielegalną imigracją. Ale to, przepraszam, panie pośle, chce nam pan powiedzieć, że w związku z tym, że będzie kampania wyborcza w Niemczech nabierała rozpędu, to będzie nam rząd przysyłał niemiecki, broniąc się przed polityczną konkurencją migrantów? Dokładnie tak, dokładnie to chcę powiedzieć. Niemcy w tej chwili szukają kraje, w których rządzą zaprzyjaźnieni politycy i oczywiście trudno znaleźć lepszego sojusznika niemieckiej polityki dzisiaj w Europie niż Polska. No, żadnej gotowości na tego typu rzeczy nie ma, ponieważ zgody na tego typu rzeczy nie ma. I myślę, ale czyjej zgody nie ma? No, myślę, że rząd całego polskiego rządu i społeczeństwa polskiego w ogromnej większości zdecydowanie. No tak, prawie 70% Polaków nie zgadza. Więc też no, trudno wyobrażać sobie, że rząd polski, który akurat jest rządem mocno demokratycznie słuchającym większości polskiej, polskiego społeczeństwa, nagle zrobił coś przeciwko. To dopiero. To chyba żart jakiś. Takie rzeczy się działy oczywiście. Artur, błagam. W przeszłych latach i to bardzo źle wyglądało. Więc teraz myślę, że dojdzie do pewnych renegocjacji tego wszystkiego po nowych wyborach w Parlamencie Europejskim, po tym nowym rozdaniu, które za chwilkę wybierze nowe komisje i zupełnie inaczej będzie to mogło wyglądać też personalnie i po naszym wzmocnieniu, bo też jest kwestia tego, jakie miejsce w tej nowej rzeczywistości Parlamentu Europejskiego rzeczywiście będzie zajmowała Polska. Mówiliśmy o unijnej dyrektywie, która zmusza nas do przyjmowania migrantów i dbania o ich dobrostan. No i rzeczywiście będą mieli dobrze, lepiej niż Polacy we własnym kraju. Nasz kraj będzie musiał zapewnić im takie warunki życia jak w Niemczech. Jakie to warunki? O sporządzenie odpowiedniej analizy pokusił się były korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz.
Jeżeli Polska będzie zmuszona zapewnić migrantom taki sam socjal jak w Niemczech, to będzie musiała płacić za jednego minimum 2455 zł zasiłku bezterminowo. Polak dostanie 1622, ale tylko przez pół roku. Do tego odpowiednik Kindergeld w wysokości 1088 zł, Polak 800+. Do tego mieszkanie socjalne opłacane minimum przez rok z pieniędzy publicznych, powierzchnia minimum 50 m2 dla pierwszej osoby, za każdą kolejną dodatkowe 10-15 m2. Do tego opłacanie wszelkich kursów dla dzieci, zajęć dodatkowych i wiele innych bonusów, jak na przykład bilety do kina czy darmowy wstęp na baseny itd. itp. Mimo że Donald Tusk twierdził, że migranci to biedni ludzie, którzy szukają swego miejsca na ziemi, to oni swoje miejsce na ziemi mają. I nie jest to wcale miejsce w Polsce, a w ich własnych ojczyznach. To dlaczego stamtąd uciekają? Premier Polski, kanclerz Niemiec i prezydent Francji tego wprost nie powiedzą. Ale włoska premier Giorgia Meloni powie. To są francuskie franki kolonialne, pieniądze, które obowiązują m.in. w Burkina Faso. A to jest dzieciak, który pracuje w kopalniach złota w Burkina Faso. Musi kopać w głębi tunelu Kruszec, który w doskonałej większości ląduje we francuskim skarbcu. Francja Macrona zabiera 50% wszystkiego, co się wykopie w Burkina Faso. Więc może rozwiązaniem nie jest przywożenie Afrykanów do Europy, a uwolnienie Afryki od Europy, która ją ograbia? Czyli bogaci, tak jak Francuzi i Niemcy, zarabiają. A my, beneficjent paktu migracyjnego według Donalda Tuska, tracimy. Więc nie ma się co dziwić, że Polacy nie chcą nielegalnych imigrantów w naszym kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Ipsos. Ale chcą ich politycy koalicji 13 grudnia, którzy fundują nam zupełnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość, jaką zwykli Polacy zaczynają już dostrzegać na ulicach. Polacy biorą sprawy w swoje ręce i próbują zatrzymać nielegalnych migrantów. Na granicy działają rolnicy z beczkami gnojowicy pochodzącej głównie od świń. W ten sposób walczą z atakiem hybrydowym ze strony Białorusi. Rolnicy zapowiadają, że po żniwach takich akcji będzie więcej. Blisko 70% badanych nie chce nielegalnych imigrantów w naszym kraju, a jeśli uda im się przekroczyć granicę, powinni być zawróceni na stronę białoruską. To wnioski z najnowszego sondażu. Zaledwie 19% chce wpuścić nielegalnych imigrantów do Polski. O szczelność polskiej granicy zadbało w ostatnich latach Prawo i Sprawiedliwość. Podjęliśmy działania, które dotyczą właśnie kontroli zarówno w Straży Granicznej, jak i później będziemy kontrolować również ośrodki, w których znajdują się ci, którzy nielegalnie przechodzą granice, będziemy kontrolować instytucje publiczne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się więc do komendanta Straży Granicznej z prośbą o wyjaśnienia w sprawie informacji dotyczących pojawiania się nielegalnych imigrantów w Polsce. Niemiecka policja regularnie odsyła ich do naszego kraju. Od początku roku miało do nas trafić już co najmniej 7,5 tysiąca przybyszów. Nielegalni imigranci są już w Polsce, przyznaje nawet poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Przy tym atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Migranci PiS są cofani dzisiaj do Polski przez Niemców. Powinniśmy ich umieszczać w domach pisowców, którzy popierali Wawrzyka. Kaczyński ściągnął do Polski setki tysięcy muzułmanów tylko po to, aby jego husarze mieli wreszcie mniejszość, która się wyróżnia i z którą mogą walczyć. Migranci PiS. Za kasę, którą brali od migrantów od każdej wizy, dzisiaj organizują nagonki, które mają ukryć fakt, że to PiS ściągnął do Polski ludzi z Azji i Afryki bez żadnej kontroli. Tyle, że narracja koalicji 13 grudnia o rzekomym handlowaniu wizami i wpuszczaniu nielegalnych imigrantów przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego już dawno posypała się jak domek z kart. 607 osób wjechało do Polski, albo precyzyjniej, uzyskały wizy za łapówki. To Prawo i Sprawiedliwość w 2021 roku rozpoczęło działania na rzecz ochrony polskiej granicy, przeciwko czemu protestowała Koalicja Obywatelska i wspierający ją celebryci i media. Polski wymiar sprawiedliwości zgubił przyłapanych na gorącym uczynku szpiegów, którzy odpowiadali za liczne akcje dywersyjne na terenie naszego kraju. Między innymi obserwowali polskie lotniska, planowali wysadzenie pociągów, a nawet przygotowywali zabójstwa. Sprawców zatrzymano w marcu 2023 roku, ale mimo to kilkoro z nich wciąż nie odbywa kary. Radosław Jankiewicz. Szajkę 16 szpiegów działających na rosyjskie zlecenie i kierowanych zdalnie przez agenta FSB zatrzymały na początku zeszłego roku służby kierowane przez koordynatora służb specjalnych w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych. Do jej zadań należało m.in. rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy.
W grudniu zeszłego roku, po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia, lubelski sąd okręgowy wypuścił na wolność 3 z 16 agentów. I to już po wyroku skazującym. W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie wzywa się skazanego do stawienia do odbycia kary, a każdorazowo są wydawane nakazy doprowadzenia. We wszystkich trzech przypadkach realizacja czynności doprowadzenia jest po prostu w toku. Nielegalnie przejęta przez Adama Bodnara prokuratura nie zaskarżyła decyzji o zwolnieniu trójki agentów. Tu w tym przypadku osoby zostały skazane, można im było zlecieć areszt na poczet kary. Zdumiewająca sprawa, że zostały zwolnione i jak można było się tego spodziewać, no gdzieś zniknęły. To zakrawa na albo straszną, naiwną głupotę, albo po prostu na jakiś sabotaż. Teraz rzecznik Tomasza Siemoniaka, obecnego ministra koordynatora spec-służb, tłumaczy. 12 skazanych odbyło wyroki w zakładach karnych. 13 ma zostać doprowadzony w najbliższym tygodniu. Jedna osoba z siatki szpiegowskiej jest na wolności i jest poszukiwana. Za skazanym Ukraińcem Jarosławem B., który zniknął z radarów służb, sąd już w styczniu wystawił nakaz doprowadzenia do więzienia. Ponawiany w kwietniu i maju. Bezskutecznie. Kolejny skazany, Artur M., który kupował kamery do obserwacji m.in. lotniska w podrzeszowskiej Jasionce i tras kolejowych na Ukrainę, z racji tego, że jest nieletni, dostał nakaz doprowadzenia do poprawczaka. Białorusinka Maria M. miała złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale w warszawskim sądzie, który miał podjąć decyzję w tej sprawie, już się nie pojawiła. Po zmianie rządów w polskich służbach w tej chwili panuje chaos. Te służby już nie działają tak jak trzeba. Ale tutaj głównym odpowiedzialnym za tą całą sytuację jest sąd, który wydał naprawdę śmieszne wyroki w tej sprawie, zachęcające de facto do podejmowania tego typu przestępczej działalności. Z aktu oskarżenia wobec Szajki działającej w interesie Rosji szpiegów wynika, że większość jej członków zwerbowano na Ukrainie, a do Polski mieli wjechać jako uchodźcy. Za zlecenia mieli dostawać pieniądze, około 400 dolarów za montaż kamery i nawet 10 tysięcy dolarów za wykolejenie pociągu. Sytuacja jest bezprecedensowa. Nie wyobrażamy sobie, żeby odpowiedzialni za to nie ponieśli właśnie kary. Odpowiedzialnym za to jest Donald Tusk. Za to premier ogłosił niedawno start rządowej komisji, która miałaby śledzić ruską agenturę i jej wpływy w Polsce. Pytanie co z trójką agentów, którzy już po skazaniu zniknęli służbom Tuska. Służby specjalne powinny natychmiast wziąć się do roboty. Taka sytuacja nie może się nigdy powtórzyć. Służby powinny być postawione w stan gotowości i powinny mieć polityczny sygnał od swoich nadzorców, a zwłaszcza od koordynatora służb specjalnych, ministra Siemoniaka, że w takich sprawach mają działać ostro. Problem w tym, że po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia wracają osoby, które odpowiadały za prowadzony w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska reset z Rosją, także w służbach specjalnych. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Emeryci i renciści nie będą zadowoleni. Ministerstwo Rodziny ogłosiło, że przyszłoroczna waloryzacja ich świadczeń wyniesie niecałe 7%. Tegoroczna, przygotowana jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość, wyniosła ponad 12%. 6,78%. Ministerstwo Rodziny podało konkretne wyliczenia. Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku będzie dużo niższa niż obecnie. To fatalna informacja, zwłaszcza że od 1 lipca czekają nas dużo wyższe procentowo podwyżki cen prądu, wody i gazu. Ja już dawno myślałem, jak Tusk dojdzie do władzy tak zwanej absolutnej, jak w jego wydaniu, to będzie bida, jak nie wiem, w Polsce. A jak mają teraz pod lipca te podwyżki energii, w górę iść i tak dalej, a wiadomo, jak idzie jedno, to idzie i drugie. To jest jak klocki Lego. Każda obietnica jest niespełniona. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Wszystko wskazuje na to, że seniorzy nie dostaną już tak wysokich podwyżek świadczeń jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co powiedział, że co dane nie zabiorą, a zabrali. To się mówi król Europy. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, to w 2025 roku najniższa emerytura wzrośnie jedynie o 120 zł. Do tego czasu koszty życia wzrosną znacznie bardziej.
A jednak służby będą mogły nas częściej podsłuchiwać. I to za rządów Koalicji Obywatelskiej, która nawet dziś przesłuchiwała świadków na komisji śledczej dotyczącej rzekomej nieuprawnionej inwigilacji systemem Pegasus. Projekt prawa komunikacji elektronicznej daje większe prawa niż 10 służbom, które nie będą musiały czekać nawet na decyzję sądu. Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Nowa ustawa Prawo komunikacji elektronicznej ma dawać aż 10 różnym służbom dostęp do danych z naszych rozmów, z naszych komunikatorów internetowych. Jak to ma wyglądać w praktyce i dlaczego rząd, który tak dużo mówił o inwigilacji i zarzucał ją wprost swoim politycznym oponentom, rząd Donalda Tuska dzisiaj zamierza inwigilować nasze telefony komórkowe? Jak daleko to się posunie? Dzisiaj sprawdzam. Donald Tusk miałby taką ustawę zgłosić do polskiego Sejmu? To jest niemożliwe, panie redaktorze. A Szymon Hołownia? No przecież, jeżeli by to zobaczył, to by się rozpłakał. No to jest naprawdę niewiarygodne. A jednak służby będą mogły podsłuchiwać. I to za rządów Koalicji Obywatelskiej, która nawet dziś przesłuchiwała świadków na komisji śledczej dotyczącej rzekomej nieuprawnionej inwigilacji systemem Pegasus. Przebieg przesłuchania utrwalony jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Teraz Sejmowa Podkomisja Nadzwyczajna zajmie się projektem prawa komunikacji elektronicznej. Projekt ma dostosować z opóźnieniem polskie przepisy do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Czy to oznacza inwigilację na niespotykaną dotąd skalę? Zmieniają się przepisy w taki sposób, żeby było już 100% pewne, że służby będą mogły namierzać lokalizację w pełnym zakresie. Do tej pory czasami operatorzy odmawiali takiej informacji. To pokazuje, że takie dane, o których zbieranie Prawo i Sprawiedliwość było atakowane chociażby w związku ze sprawą systemu Pegasus, teraz będą na porządku dziennym, bo prawo będzie pozwalało na uzyskiwanie takiej informacji nawet bez zgody sądu. Ustawa Prawo telekomunikacyjne została przyjęta w 2004 roku. Przez 20 lat technologia, delikatnie mówiąc, mocno poszła do przodu. Przepisy za nią nie nadążają. Czy teraz prawo komunikacji elektronicznej wystawi służbom wiadomości z komunikatorów, których używamy na co dzień, na złotej tacy? Monitoruje to m.in. Fundacja Panoptykon, specjalizująca się w ochronie danych osobowych i prywatności. Jest to ważne nie tylko z tej perspektywy, że tu chodzi o prywatność, ale wiemy też, że nie trzeba wiele zrobić, żeby stać się obiektem zainteresowania ze strony służb. Czasami wystarczy usiąść koło niewłaściwej osoby w autobusie albo świadczyć jakieś usługi niewłaściwej osobie, na przykład dziennikarzowi, który jest obiektem zainteresowania służb, i wtedy już łatwo można też trafić na widelec. Nowe przepisy mówią, że operatorzy będą zobowiązani przekazywać wspomniane komunikaty elektroniczne wybranym służbom. Ich liczba faktycznie zwiększy się do 10. Kto będzie miał dostęp do danych? Policja, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa. A jakie konkretnie dane będą przekazywane? Nowość to dokładna lokalizacja, o czym mówi jeden z artykułów projektowanej ustawy. Jakie dane dostaną służby? Według ustawy będą mogły sprawdzić każdy komunikat elektroniczny, czyli na przykład treść wysyłanych i odbieranych wiadomości, połączenia telefoniczne czy odwiedzane strony. Wczesna opozycja tak naprawdę robiła zamieszanie wyłącznie po to, żeby zbić kapitał polityczny. Zgodnie z ostatnim orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazywanie jakichkolwiek danych służbom jest niezgodne z prawem unijnym. W Polsce mamy, i to nie od dzisiaj, problem z brakiem wystarczającej kontroli nad służbami specjalnymi. Potwierdził to chociażby ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Równolegle do uprawnień powinna być stworzona instytucja, która będzie mogła służby kontrolować. I nie tak jak sąd, tylko w wybranym przez służby momencie weryfikować ich działania, ale w dowolnym momencie, mówiąc kolokwialnie, wejść do służby i sprawdzić, czy nie wchodzi zbyt daleko w prywatność Kowalskiej. Tej samej prywatności, której rządzący obiecali strzec. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Ukraina dziękuje za wsparcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas weekendowej konferencji w sprawie pokoju, jaka odbyła się w Szwajcarii. Polska potwierdza swoje przywództwo, napisał w internecie ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Zwarycz publicznie wyraził wdzięczność polskiemu prezydentowi za udział w pierwszym globalnym szczycie pokoju.
Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie i całej delegacji Rzeczpospolitej Polskiej za udział w historycznym, pierwszym globalnym szczycie pokoju. Polska potwierdza swoje przywództwo i odpowiedzialną postawę w obronie prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej w międzynarodowo uznanych granicach. Szczyt pokojowy w Szwajcarii zgromadził przywódców około 100 państw i organizacji międzynarodowych. Uczestnicy dali zielone światło na pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro, który ma zostać sfinansowany z zamrożonych rosyjskich aktywów. O włos od tragedii. Na jednej z ulic Hamburga na 2 godziny przed meczem Polska-Holandia uzbrojony w młotek i koktajl Mołotowa mężczyzna groził kibicom i policjantom. W chwili, gdy próbował podpalić butelkę z benzyną, funkcjonariusze oddali strzały. Mężczyzna został raniony w nogę. Do incydentu doszło w chwili, kiedy tuż obok, w stronę stadionu, przemieszczał się tłum kibiców holenderskich. W jej przypadku podjęto wiele prób reanimacji, ale ostatecznie się udało. Sonda Voyager 1 po kilku miesiącach od awarii znów nadaje ton eksploracjom kosmosu. Sprzęt służy do badania przestrzeni międzygwiezdnej i jest jednym z nielicznych urządzeń, jakie NASA skutecznie wysłała daleko poza Układ Słoneczny. Na wieść o przywróceniu sondy do użytku astronautom szybciej zabiły serca. Jest weteranem wśród sprzętów służących do badań kosmicznych. W podróż została wystrzelona z przylądka Canaveral na Florydzie w 1977 roku. Nic więc dziwnego, że nadgryziona zębem czasu sonda Voyager 1 uległa awarii w listopadzie zeszłego roku. W kwietniu astronautom udało się złapać z nią kontakt, ale fale, jakie odczytano, przypominały bardziej kosmiczny bełkot niż wartościowe informacje o przestrzeni poza Układem Słonecznym. Chcąc wybrnąć z chaosu, astronauci wydali polecenie sondzie, by odczytała dane diagnostyczne. Po kolejnych miesiącach udało się. Teraz już nie można powiedzieć, że nie ma fal. Za to w kosmosie znów zapanował porządek. Soczysta, aromatyczna, a do tego zdrowa, jest bogatym źródłem witaminy C i błonnika, a w dodatku niskokaloryczna. Pomarańcza potrzebuje dobrych warunków do uprawy, a te jak nic najlepsze są w Brazylii. W tym roku jednak pogoda nie dopisuje i zbiory tego owocu będą najniższe od dziesięcioleci. Obawy nie polegają tylko na tym, że cena soku wzrośnie. Problemem jest brak soku. Są dziś ludzie, którzy nie mogą obejść się bez soku pomarańczowego. Mniej owoców to skutek upałów, braku deszczu i choroby, która dotyka drzewka. W jej efekcie pomarańcze są żółte i zielone. Chociaż za sok miłośnicy owocu zapłacą w tym roku krocie, to smak dojrzałej pomarańczy wciąż stanowi prawdziwą rozkosz dla podniebienia. Skierka i królewicz mają 5 powodów do dumy. Wszystkie siedzą w gnieździe w nadleśnictwie, bo lewice i rosną jak na drożdżach. Pisklęta bocianów czarnych mają już ponad 40 dni i nie da się ukryć, że są coraz bardziej podobne do rodziców. Uczta w gnieździe, a każdy pisklak zasuwa, aż pióra lecą. Małe bociany czarne po wykluciu są białe. Z każdym dniem wyrastają im nowe czarne piórka. To jednak nie koniec ptasiej metamorfozy. Bocianom również czerwienieją nóżki. Na te wieści można też zczerwienić z zazdrości, tak jak w innym nadleśnictwie Wolsztyn, gdzie żyją tytan i tytania. Ta para bocianów ma już 3 jaja, a tej nocy na świat przyszedł ich pierwszy potomek. I tak można powiedzieć, że Polska bocianem stoi. Jak się bawić, to na całego, bo później, kiedy wkroczy się już w dorosłe życie, czasu może być znacznie mniej. Wiedzą o tym też serwale ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, które na zabawy i różne akrobacje wykorzystują każdą wolną chwilę. Dzięki długim kończynom pokonują duże odległości jednym susem i lepiej widzą w wysokich trawach, gdzie czują się jak ryba w wodzie, a raczej jak kot w trawie. Nasz ekspresowy dziennik pokładowy zarejestrował nagranie z monitoringu z gdańskiego zoo. A tu niczym spod wody głowę wystawiają surykatki, które zastanawiają się nad kondycją polskich piłkarzy. Podobno nie miały okazji obejrzeć meczu z Holandią, ale plotki o przegranej szybko się rozchodzą. Zadumane wciąż nie mogą otrząsnąć się po porażce i tak spoglądają w siną dal. Może w ich głowie zrodziły się porady dla trenera przed piątkowym meczem z Austrią? I to już wszystkie informacje w Republice Wieczór. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.